Macie jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby przekonać dziecko chore do wzięcia lekarstwa? To jeżeli macie, to w komentarzu poproszę, przydadzą się. Bo Helena kompletnie, ale to totalnie nie chce po prostu się leczyć. Mówi, że chce być chora. Dobry, 6,5 kilometra. Dzisiaj chciałbym Was namówić do tego, żebyście nie pracowali za darmo. To znaczy, jeżeli już coś potraficie robić, bo oczywiście, jeżeli nie potraficie i dopiero się uczycie i chcecie zdobyć doświadczenie, to praca za darmo jest jak najbardziej spoko. Jest właściwie najlepszą metodą nauczenia się czegoś. Bo w szkołach, na studiach, to za bardzo się praktycznie czegoś nie nauczycie, niestety. Natomiast jeżeli już posiadacie jakąś umiejętność, i chcecie to wykonywać w życiu, to pracowanie za darmo, robienie do portfolio. Jak kiedyś już wspominałem, mam firmę. Ta firma w tej chwili działa jako studio nagrań, jako produkująca audio i wideo, natomiast te 7 czy 8 lat temu to zaczynałem. I gdy zaczynałem ją prowadzić, to trochę inny był profil, w sensie takim, że ja od małego lubiłem rysować i jeszcze do tego wszystkiego dodałem usługi graficzne. Czyli tworzenie logotypów, księgi znaku, corporate identity i takich rzeczy. Kilkunastu firmom takie usługi świadczyłem. Kiedyś zwrócił się do mnie znajomy zespół z pytaniem: słuchaj, co byś chciał za to, żeby nam złożyć 3 okładki do kupy? Jest jakiś tam materiał graficzny, które oni już mieli, żeby przygotować layouty tak zwane, czyli to, co później pójdzie do drukarni, zostanie wydrukowane i będą to albo digipaki, albo książeczki do płyt CD zapakowane. No, oprawa graficzna płyty CD. I 3 takie oprawy. No ja ponieważ wtedy zaczynałem i mi się wydawało, że tam no, nie będę kolegów charge'ował, nie będę ich prosił o pieniądze, to powiedziałem, dobra, ja wam zrobię to za darmo. W zamian za to wy wypromujcie moją działalność graficzną i studyjną. No i jak sobie teraz patrzę na tą decyzję z perspektywy tych tam 7 czy 8 lat, już nie pamiętam, ale wielu lat, to była głupia decyzja z mojej strony. No bo tak naprawdę oni w ogóle nie wypromowali tego studia, tak? Graficznego ani muzycznego. Dlaczego ten układ nie zadziałał? No przecież układ w sumie jest czysty, tak? Ja im coś robię za free, a oni mi robią promocję. Zamiast wyskakiwać z pieniędzy, no to ja mam jak gdyby pewnego typu usługę w barterze. A skończyło się na tym, że niektóre osoby z tego zespołu puściły kilka razy na Facebooku informację: o cześć, tutaj prawda, okładkę nam zrobił taki gość. I w książeczce do tych płyt, które generalnie no nie sprzedały się w setkach tysięcy egzemplarzy niestety, jest napisane, że to ja zrobiłem i koniec. Naprawdę przez ostatnie 8 lat, przysięgam, ani jeden klient nie przyszedł do mnie z informacją: a cześć, bo generalnie rzecz biorąc dowiedziałem się o twoim istnieniu z tych okładek. 8 lat i z tej inwestycji nie było żadnego zwrotu. Zero. No i tak się stało pewnie dlatego, że po pierwsze ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, ile wysiłku, ile czasu kosztuje wykonanie takiej pracy, a w szczególności, jeżeli taka praca jest wykonana za darmo. Bo jeżeli trzeba wyskoczyć z 500 zł na przykład, albo z 1000 zł za każdy taki projekt,
no to automatycznie zaczyna się szanować tą pracę, bo zaczyna się czuć jak gdyby wagą własnych zarobionych pieniędzy, które się włożyło w zakup tego, zaczyna się czuć wartość tego. Natomiast jeżeli to jest za free, to choćby nie wiem, jaka tam była do tego przyczepiona filozofia, choćby nie wiem, jak bardzo dobre były między wami relacje, to ludzie nie będą szanowali tej pracy, no bo przecież ona jest za free. Także takie moje doświadczenie, tak? No z perspektywy 8 lat, no... No dzisiaj bym tego nie zrobił tak, bym powiedział, dzień dobry, cena za usługę jest taka i taka i do widzenia. I jeżeli ktoś by chciał za to zapłacić, spoko, jeżeli nie chcieliby za to zapłacić, no to trudno. Idziemy dalej. A naprawdę możliwości współpracy później, na przestrzeni tych 8 lat, z ich strony ze mną, było bardzo dużo. No i... No i pozostawiam to bez komentarza, tak? No. Dziękuję bardzo za lekcję, którą dzięki temu odrobiłem. Także jeśli rozpoczynasz działalność, jeżeli potrzebujesz nauczyć się swojego fachu, to jak najbardziej praca za darmo jest ok, tak? W sensie takim, że jeżeli ja bym nie umiał projektować takich okładek, to współpraca z tymi moimi znajomymi byłaby w porządku, bo bym był w stanie się nauczyć na tym projekcie tego fachu i wtedy ten układ byłby ok, bo za możliwość jak gdyby zaprezentowania publicznie mojej pracy, za możliwość pracy w warunkach projektowych, tak? Czyli współpracy z drukarnią i trzymania się pewnych ram, to jest w porządku. Natomiast jeżeli już potraficie robić coś i wiecie, że ten fach macie, to po pierwsze, nie sprzedawajcie się nigdy tanio, bo to donikąd nie prowadzi, bo zawsze będzie ktoś tańszy od was. A po drugie, nie pracujcie nigdy za darmo, naprawdę. Wszystko inne z waszej strony będzie niestety loterią, tak jak z mojej strony loterią była tamta współpraca, tak? Liczyłem na to, że będę miał z tego jakieś korzyści. Okazało się, że nie miałem żadnych. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.